Wykorzystując czujniki umieszczone po obu stronach przedniego i tylnego zderzaka, system monitorowania martwego pola widzenia ostrzega użytkownika, gdy tylko inny pojazd znajdzie się w odległości wykrywania. Ta pomarańczowa kontrolka w lewym lub prawym lusterku zewnętrznym zapala się w celu ostrzeżenia kierowcy, że w martwym polu znajduje się inny pojazd jadący w tym samym kierunku. Jeżeli włączysz kierunkowskaz do skrętu w stronę, po której układ wykrył nadjeżdżający pojazd, kontrolka zacznie migać, sygnalizując bezpośrednie zagrożenie. Przypominamy, że układ działa w zakresie prędkości od 30 do 140 km na godzinę. Aby włączyć lub wyłączyć system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach, na ekranie systemu multimediów naciśnij opcję Ustawienia pojazdu. Następnie wybierz kolejno opcję Systemy wspomagające kierowcę, System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach i włącz lub wyłącz. Pilnuj, aby czujniki po obu stronach przedniego i tylnego zderzaka nie były brudne, np. zalepione błotem, śniegiem i tym podobne. To samo dotyczy lampek kontrolnych w lusterkach bocznych. Pamiętaj też, że w pewnych warunkach układ może działać nieprawidłowo. Szczególnie dzieje się tak w gęstym ruchu, na bardzo krętych drogach, podczas intensywnych opadów deszczu, przy słabej widoczności oraz gdy przednie i tylne czujniki równocześnie wykryją obiekt taki jak długa ciężarówka. Należy podkreślić, że jest to tylko system wspomagający jazdę i w żaden sposób nie zwalnia kierowcy z konieczności zachowania uwagi na drodze. Zawsze zwracaj uwagę na otoczenie pojazdu.